Wyobraźmy sobie bowiem kompletację bombonierki o różnych smakach. Wszystkie smaki czekoladek jadą zmieszane na jednym przenośniku. W takim przypadku, jak opisałem przed chwilą, najlepiej sprawdzają się roboty zdolne do bardzo dynamicznych przemieszczeń, czyli przede wszystkim kinematyki typu Scara lub Delta. Dzięki zastosowaniu stanowisk beam pickingowych człowiek eliminowany jest z tego fragmentu procesu, w którym nie przynosi wartości dodanej produktowi. Cześć! Witajcie na kanale Automatyzacja w produkcji. Ja nazywam się Arkadiusz Pietrowiak, jestem CEO firmy Nixal. Na swoim kanale omawiam zagadnienia związane właśnie z automatyzacją i robotyzacją produkcji w możliwie prosty i zrozumiały sposób. Zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka. Jednak zanim przejdziemy do części merytorycznej odcinka, szybkie ogłoszenie. Dziś scenerię miałem wzbogacić się o kolejny pojazd, ale nie zdążyłem. Dzięki uprzejmości jednak mojego syna mamy zastępstwo w postaci pandy z Minecrafta. Ale jeśli treść jest ważniejsza dla Ciebie niż wygląd studia, jedziesz rowerem, samochodem lub po prostu z jakichkolwiek innych powodów nie masz możliwości obejrzeć tego na YouTubie, to ta informacja jest właśnie dla Ciebie. Od dziś każdy kolejny odcinek będziesz mógł znaleźć w formie podcastu zarówno na Spotify, jak i Apple Podcast. Za chwilę wylądują tam również wszystkie wcześniejsze odcinki. Zapraszam więc do słuchania i subskrybowania na tej platformie, na której jest to dla Ciebie najwygodniejsze. Przechodząc do części właściwej. Ostatnio mówiłem o najważniejszych przesłankach do robotyzacji i automatyzacji. Pewnie można znaleźć ich więcej, ale wymieniłem ostatnio 8 najbardziej istotnych według mnie. Dziś będziemy mówić z kolei o tym, jak to wygląda w praktyce, czyli omówimy przykłady najpopularniejszych aplikacji zrobotyzowanych. Nie będzie to podziału na Polskę, Europę, świat. Robotyka jest wszędzie taka sama. Ogólny udział w rynku poszczególnych aplikacji może się trochę różnić w poszczególnych krajach. Podstawowym czynnikiem jest najczęściej struktura produkcji i przemysłu jako ogółu. Kraje, w których PKB najmocniej zależy np. od automotive, siłą rzeczy będą miały największy odsetek aplikacji zrobotyzowanych właśnie w tym obszarze. W Polsce automotive generuje około 8% PKB. To mniej więcej tyle co w Niemczech, ale istotnie mniej niż np. w Słowacji, gdzie jest to około 13%. I tam robotyzacja faktycznie ma głównie twarz przemysłu samochodowego. Jednak nawet w obszarze automotive możemy mieć do czynienia z bardzo zróżnicowanymi typami aplikacji. Dziś postaram się krótko omówić 12, według mnie, więc subiektywnie, najpopularniejszych i jednocześnie definiując te aplikacje w oparciu o te same kryteria. Aby więc nie przeciągać, zaczynajmy. Nie spotkałem w polskim internecie podziału typów aplikacji zrobotyzowanych, który uznałbym za jednoznacznie merytorycznie właściwy. Dlatego właśnie w oparciu o własną wiedzę i doświadczenie stworzyłem swój własny podział, który jest według mnie najwłaściwszy pod kątem znanej mi teorii inżynierii. Tym samym wyróżniamy 4 podstawowe typy aplikacji zrobotyzowanych i są to aplikacje handlingowe, montażowe, technologiczne i inspekcyjno-kontrolne. Zacznijmy więc po kolei od aplikacji handlingowych. Najpopularniejszy przykład aplikacji zrobotyzowanej w Polsce aplikacji handlingowej to Pick and Place. Określany również właśnie wymienionym wcześniej staropolskim słowem handling. Mowa jest tu o wszystkich typach aplikacji, w których głównym zadaniem robota jest pobrać produkt, przenieść go w inne miejsce i tam odłożyć. Całość odbywa się ze zmianą lub bez zmiany orientacji produktu. Na przenoszonym produkcie najczęściej nie są wykonywane żadne dodatkowe operacje. Jest to najprostszy typ aplikacji zrobotyzowanej. Narzędziem jest tu najczęściej chwytak, siłowy lub kształtowy. I tu wymagane jest trochę teorii, więc pozwolę sobie na tę merytoryczną chwilę dygresji. W robotce są bowiem 2 sposoby chwytu. Chwyt siłowy, to znaczy taki, który utrzymuje przenoszony przedmiot poprzez działanie na niego siłami adekwatnymi do przeciwstawnych sił, próbujących wyrwać przedmiot z obecnego położenia. Przykładami takich chwytaków są na przykład w aplikacjach typu Pick and Place chwytaki magnetyczne do łapania elementów ferromagnetycznych. Wszystkie typy pneumatycznych chwytaków typu Smart o kontrolowanej sile chwytu. I trzecie, chwytaki podciśnieniowe w postaci przyssawek lub całych ich zespołów, na przykład do przenoszenia tafli szkła lub kartonów. Chwytak kształtowy to z kolei taki, w którym sam kształt chwytaka uniemożliwia przemieszanie się obiektu chwytanego w wybranych lub wszystkich osiach. Przykładem takiego chwytu jest na przykład chwyt pryzmatyczny do elementów osiowo-symetrycznych, to znaczy na przykład wałków. Bardzo często, budując chwytaki, łączy się oba te sposoby chwytu w budowie chwytaków, aby zapewnić maksymalną pewność orientacji przedmiotu przenoszonego. Wracając jednak do samej aplikacji typu Pick and Place. Pod kątem sterowania totalnie najprostsze aplikacje ograniczają się co najwyżej do wymiany pojedynczych sygnałów z otoczeniem.
Mowa jest tu o sygnałach z czujników informujących o obecności produktów w miejscu pobrania oraz odłożenia. Tego typu proste aplikacje nie wymagają rozbudowanych systemów sterowania i rzadko wystarczającym może okazać się sterowanie i dostępne wyspy I/O robota. Taką aplikację można jednak we względnie dowolny sposób komplikować. Dobrym przykładem dość wymagającej aplikacji typu Pick and Place są maszyny i stanowiska kompletacyjne. Wyobraźmy sobie bowiem kompletację bombonierki o różnych smakach. Wszystkie smaki czekoladek jadą zmieszane na jednym przenośniku. Na drugim z kolei przenośniku leży foremka bombonierki. Oba przenośniki dzieli tylko stado robotów. System wizyjny rozpoznaje czekoladki. Z kolei zewnętrzny lub zintegrowany system nadrzędny aktualizuje pozycję rozpoznanej czekoladki w funkcji prędkości taśmy. To właśnie dzięki takim rozwiązaniom robot trafia bezbłędnie w czekoladkę, która jeszcze przed chwilą była kilka centymetrów wcześniej. Już na etapie rozpoznania pojedynczej czekoladki system wie, w której formie i w jakim miejscu ma się ona znaleźć. To zapewnia koordynaty końcowe robota niosącego wspomnianą czekoladkę, która bezbłędnie ląduje w formie. Dodatkowo całość spina nadrzędny system sterowania posiadający informacje np. o planie produkcyjnym i charakterystykę każdej możliwej konfiguracji bombonierki. To już bardzo rozbudowany, skomplikowany i drogi system, ale to dalej Pick and Place. W takim przypadku, jak opisałem przed chwilą, najlepiej sprawdzają się roboty zdolne do bardzo dynamicznych przemieszczeń, czyli przede wszystkim kinematyki typu Scara lub Delta. Nowe roboty tego typu mogą osiągać do ponad 60 cykli na minutę. W tego typu robotach praktycznie nie da się wykonać wieloosiowej reorientacji przedmiotu. Można dokonać obrotu jedynie w osi poziomej. Gdy więc mówimy o aplikacjach, które wymagają reorientowania przedmiotu przenoszonego w wielu kierunkach, zastosowanie znajdą to roboty o kinematyce przegubowej, najczęściej sześcioosiowej, które dysponują jednak znacznie mniejszą dynamiką ruchu. I tu znowu mała dygresja definicyjna. Gdy mówię o dynamice ruchu, mam na myśli zdolności do szybkiej zmiany kierunku, startu i przyspieszeń. Do takich manewrów stworzone zostały roboty o kinematyce właśnie typu Delta i Scara. I choć prędkości liniowe robotów przegubowych, sześcioosiowych nie odbiegają, a czasem nawet przewyższają te małe, szybkie roboty typu Scara i Delta, to jednak nie ma tu mowy o tak dynamicznych zwrotach akcji. Kinematyka przegubowa to większy udźwig, większa masa i więcej mechaniki. Nie tak łatwo tym sprawnie wystartować. Wracając jednak ponownie do Pick and Place. W nieco mniej skomplikowanym przenoszeniu, szczególnie takim, gdy liczy się duża elastyczność, pojawiają się częste zmiany, robot musi pracować blisko ludzi, a wydajność nie jest najwyższym priorytetem, bardzo dobrze sprawdzają się roboty kolaboracyjne. I to właśnie tego typu aplikacje i ich odmiany zapewniły kobotom miejsce w dzisiejszej robotyce. Pewną odmianą procesu typu Pick and Place jest też oczywiście paletyzacja, ale o niej za chwilę słów kilka. Skoro już wspomniałem o systemach wizyjnych, to nie mógłbym nie wspomnieć o aplikacjach kompletacyjnych. I tu kolejną specyficzną odmianą aplikacji typu Handic jest bowiem Bean Picking. Jest to aplikacja zyskująca ostatnimi laty na tyle dużą popularność, że uznałem, iż nie można jej pominąć i należy poświęcić jej kilka słów. Chcąc wytłumaczyć, czym jest bean picking, trafiłem na definicję jednego z producentów systemów wizyjnych używanych w tego typu rozwiązaniach, której prostota szczególnie przypada mi do gustu. A zatem, bean picking to technologia, w której robot wyposażony w kamerę 3D wyjmuje detale z pojemnika wypełnionego w nieuporządkowany i często nieregularnie ukształtowany sposób, a następnie podaje je w odpowiedniej orientacji do dalszej obróbki. Wyzwaniem jest tu szczególnie wyjmowanie z kontenerów obiektów o różnych kształtach, które umieszczone są w pojemnikach całkowicie chaotycznie. Definicję tę przytoczyłem w całości, ale warto zaznaczyć, że nie zawsze musi to być obróbka. Celem rozpoznawania i kompletacji elementów może być dowolny proces następujący za stanowiskiem bin pickingowym. Może to być proces zarówno montażowy, jak i kontrolny, a nawet transport. Aplikacja ta jest szczególnie popularna w automotive i wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z produkcją gniazdową, a części są buforowane w zapasach międzyoperacyjnych. Dzięki zastosowaniu stanowisk bin pickingowych człowiek eliminowany jest z tego fragmentu procesu, w którym nie przynosi wartości dodanej produktowi. W tego typu aplikacjach rodzaj i sposób działania chwytaka jest bardzo silnie uzależniony od kształtu przedmiotu i poziomu jego nieuporządkowania w skrzyni lub opakowaniu. Przy większym poziomie uporządkowania stosuje się chwytaki kształtowe i kształtowo-siłowe. Dla totalnego chaosu chwytaki typowo siłowe, np. magnetyczne i podciśnieniowe. Integralną częścią systemu bin pickingowego jest system wizyjny 3D, pozwalający na rozpoznawanie elementów pobieranych z jednoczesnym i jednoznacznym określaniem ich położenia i orientacji w przestrzeni.
Tego typu system 3D jest najczęściej gotowym rozwiązaniem z własną jednostką centralną, dzięki czemu nie ma potrzeby integracji dodatkowych systemów nadrzędnych i tu również całość sterowania można uprościć do jednostki sterującej robota. Z racji, że dochodzi tu do kompletacji elementów ze statycznego pojemnika skrzyni, to komunikacja stanowiska z otoczeniem ogranicza się najczęściej do stanowisk następujących, a nie poprzedzających. Stosowane tu typy robotów to najczęściej jednostki sześcioosiowe, konwencjonalne lub kolaboracyjne. I tu zróbmy krótką przerwę. Mam nadzieję, że podane przykłady pomogły Wam trochę lepiej zrozumieć, jak działają poszczególne aplikacje i może będą stanowiły źródło inspiracji do poszukiwania Waszych własnych możliwości automatyzacji i robotyzacji. Jeśli pomogłem, to wiecie co zrobić. Zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał na YouTubie, Spotify, Apple Podcast, gdzie Wam wygodnie i gdzie aktualnie tego słuchacie. A tymczasem życzę Wam spokojnego dnia i do usłyszenia za tydzień. Cześć!